Magda z Rolnika pokazała ukochanego. Była kandydatka Rafała ogłosiła, czas już przestać się ukrywać. Choć finał show Rolnik szuka żony dopiero przed nami i jeszcze nie wiadomo, jak ostatecznie potoczyły się losy uczestników 11. Edycji, to Magdalena, czyli była kandydatka Rafała, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i do sieci wrzuciła zdjęcie z nowym ukochanym. Co zdradziła na temat tej relacji? Przekonajcie się sami. Jedenasta edycja Rolnik szuka żony, choć początkowo wydawała się przebiegać spokojnie, to nie obeszła się bez kontrowersji. Adam postanowił rzucić Wiktorię, Sebastian zakończył swoją relację z Kasią, a Agata i Irek stwierdzili, że nie są sobie pisani. Duże emocje wywołała również kandydatka Rafała, Magda, która od samego początku ukrywała przed Rolnikiem pewną tajemnicę i dopiero w czasie trwania show wyznała, że miała męża. Rafał szybko zauważył, że Magdalena nie jest mu pisana i postanowił odesłać ją do domu. Uczestniczka najwyraźniej już się pozbierała po tym, jak dostała kosza i pochwaliła się w sieci zdjęciem swojej miłości. Magdalena z Rolnika pokazała ukochanego. Otarła już łzy po odrzuceniu przez Rafała? Uwielbiany program telewizji polskiej, czyli Rolnik szuka żony, co sezon przyciąga przed telewizory tłumy widzów, którzy z wypiekami na twarzy śledzą perypetie miłosne uczestników. W 11 edycji mieliśmy okazję bliżej poznać trzech rolników, 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki, 23-letnią Wiktorię i 57-letnią Agatę. Trzydziestodwuletni Rafał na swoje gospodarstwo postanowił zaprosić trzy kandydatki, Anetę, Magdę i Dominikę. Od samego początku pomiędzy Anetą i Magdaleną sytuacja wydawała się napięta, obie chyba nie darzyły się wzajemną sympatią i wbijały sobie szpile. Rolnik nie reagował na sytuację pomiędzy kandydatkami, ale w pewnym momencie postanowił odesłać Magdalenę do domu. Magda nie mogła się powstrzymać i na odchodne dała radę rolnikowi, by nie wybierał Anety. Nie wiadomo, czy rolnik posłuchał się jej słów, czy sam doszedł do podobnych wniosków, jednak ostatecznie jego wyborem była właśnie Dominika, z którą rozwija relacje. Rolnik i jego wybranka myślą już o ślubie i wspólnym zamieszkaniu, wygląda na to, że i Magda po programie odnalazła swoje szczęście. Uczestniczka show na swoim Instagramie urządziła Q&A, w którym odpowiedziała na kilka pytań. Jeden z fanów postanowił zapytać ją wprost, czy jest w związku, na co Magdalena odpisała tak. Obserwatorzy byli również ciekawi, gdzie kobieta poznała swojego ukochanego. Jak wyjaśniła, z tajemniczym mężczyzną poznała się poza programem i był wcześniej jej przyjacielem. Uczestniczka show wyznała, że z ukochanym poznała się na tańcach i to już czas, żeby przestać się ukrywać.